Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy temat felg, ponieważ wiosna, lato zbliża się nieubłaganie. Ostatnio było o myciu felg produktami zasadowymi, czyli to, co będzie potrzebne Wam później, a dzisiaj zajmiemy się ich zabezpieczeniem. Natomiast będzie to zabezpieczenie i jednocześnie trochę taka moja opinia, no i moje doświadczenia po prostu. Pokażę Wam również, jak ją kłaść, a mowa tutaj o powłoce Giona do felg, czyli Gion Rim. Położyliśmy ogólnie już na kilka kompletów aut, gdzie sobie to obserwujemy, ale między innymi mam również u siebie od początku zimy. No i jestem bardzo zadowolony, ponieważ zima dobiega końca, a powłoka cały czas działa, więc jeżeli je zdejmę, to tylko umyję, zakonserwuję kudekiem i pozostawię na przyszły sezon. Więc też tutaj jakby śmiem twierdzić, że powłoka jest w stanie utrzymać się dłużej niż tylko jeden sezon. Chociaż dużo osób mówi, że felgi i tak co sezon trzeba odświeżyć. Nasz bohater, dawca, jest już przygotowany. Pamiętajcie zawsze, żeby felgę porządnie umyć. Co to znaczy? I oczyścić. Usuwamy smołę. Do tego mamy produkt do usuwania smoły. Usuwamy zanieczyszczenia metaliczne, może być to deironizer. Jeżeli felga jest bardziej zabrudzona, kwas do mycia felg. Warto po takiej chemii później przemyć powierzchnię szamponem. Opcjonalnie możemy jeszcze wyglinkować tą powierzchnię. Wyglinkować, ponieważ czasami nie wszystko nam zejdzie i gdzieś tam czujemy. Ta felga była bardzo brudna. Jeżeli śledzicie nas na bieżąco, to widzieliście w ostatnim odcinku, że robiliśmy na niej testy produktów zasadowych. Ja jej nie przygotowywałem tutaj aż tak idealnie, ponieważ jest to okaz tylko testowy na potrzeby filmu i tyle. Natomiast zrobiłem odsmolenie, zrobiłem mycie kwasem, zrobiłem irona, nie glinkowałem. Felga jest dosyć mocno porysowana. No właśnie, i co z tym zrobić? Jeżeli chcecie, owszem, możecie ją wypolerować dostępnymi pastami do lakieru, ewentualnie ręcznie odświeżyć jakimś cleanerkiem. Natomiast to oczyszczenie jest z pewnością kluczowe, żeby powłoka dobrze się przyczepiła i później utrzymała. Oczywiście oprócz tego etapu oczyszczenia mamy odtłuszczenie, co za chwilę zrobię. I my tutaj, ja dzisiaj użyję Giona Prepa, czyli dedykowanego produktu. Z Prepa jesteśmy naprawdę coraz bardziej zadowoleni. Co będzie jeszcze potrzebne? No oczywiście oprócz powłoki suede, czyli ściereczka do aplikacji, może być też kostka. Przy tym wzorze ta kosteczka może Wam się przydać, natomiast ja osobiście wolę po prostu wykorzystać samego suede i zrobię tak też dzisiaj, ponieważ wtedy mam ten komfort, że dojadę sobie w każde miejsce. Oprócz tego oczywiście mikrofibry do odtłuszczania i mikrofibry do docierania. Zanim rozpocznę odtłuszczenie i aplikację, to zobaczcie, jak działa powłoka po właściwie całym sezonie zimowym. Jeżeli chodzi o przebieg, może nie jest spektakularny, ale jest to tam w granicach około 4000 km, więc może nie spektakularnie, ale okres zimowy, który ta zima była ciężka, dodatkowo auto od połowy nie było garażowane, więc tym bardziej miało dużo trudniejsze warunki, a mimo wszystko powłoka sprawdza się bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o odtłuszczenie, jestem zwolennikiem oczywiście aplikacji odtłuszczacza bezpośrednio na fibrę i dopiero odtłuszczamy powierzchnię, więc obficie. Ja przejdę sobie z tej strony, jestem praworęczny, będzie mi łatwiej. Tu mam akurat Bald Wipeage Giona, gładka mikrofibra. Jak wiecie, te gładkie najbardziej lubimy do odtłuszczania, tak? FlexiPads ma też tego typu na przykład mikrofibrę. Prep ma też to do siebie, że dosyć wolno odparowuje, więc daje nam ten czas. Ale mimo wszystko zrobię sobie te trzy części i zacznę docierać. Na srebrnych lakierach, a felgi są zazwyczaj srebrne, przepraszam. Niestety ciężko zobaczyć, jak zachowuje się alkohol, więc właśnie wygodniej jest położyć sobie nawet gdzieś wyżej felgę. Ewentualnie, jeżeli robicie w kuckach, to tak ustawcie sobie światło, żebyście wszystko widzieli. To samo tyczy się później aplikacji powłoki. Jestem generalnie zwolennikiem odtłuszczania podwójnego, także ja odtłuszczę sobie jeszcze raz, nie będziemy Was tu zanudzać. To się wytnie albo po prostu przyspieszymy, bo nie ma sensu, ale w ten sam sposób jakby działamy. Po odtłuszczeniu warto jeszcze odczekać około pół godzinki, moim zdaniem, żeby pozwolić, żeby w pełni to wszystko nam
odparowało, jeżeli chodzi o wszystkie rozpuszczalniki. To, że ścieramy, to jest jedno, ale gdzieś tam to wszystko sobie odparowuje, więc warto przygotować dwie felgi, tak, czyli jedną stronę albo w ogóle cztery, jeżeli zdejmiecie wszystkie i dopiero wtedy na spokojnie zacząć aplikować. Pamiętajcie również o czystości tutaj, jeżeli macie używaną już butelkę, tak, bo taka butelka starczy, wiadomo, na więcej niż jeden komplet, więc zawsze sobie oczyśćcie tą główkę, bo jeżeli będziemy nalewać powłokę na ściereczkę, to może nam polecić troszeczkę powłoki. Jeżeli chodzi o powłokę Giona, to różnie. Możemy kłaść pół felgi na raz, natomiast jeżeli ten wzór jest bardziej skomplikowany, to warto wtedy sobie podzielić na przykład na ćwiartkę. To zależy wszystko od temperatury, natomiast raczej nie robimy całości. No, jeżeli ktoś już jest doświadczony i ten wzór jest dosyć prosty, to oczywiście możemy sobie na to pozwolić. Natomiast z felgą pamiętajcie, że jest zazwyczaj troszeczkę więcej zabawy. Przejeżdżamy wiele razy w tym samym miejscu, poprawiamy jakieś ranty tutaj gdzieś przy wentylu, trudno dostępne miejsca, więc no wiadomo, że czasami ten czas gdzieś tam nam ulatuje, więc musimy się pilnować, a żeby się pilnować, po prostu lepiej robić mniejsze powierzchnie. Możecie zaczynać, ja zawsze polecam, od wentyla, żeby też się nie pomylić, gdzie to zostało położone, gdzie nie, do wentyla i wtedy będzie wszystko ok. No dobra, rozpoczynamy aplikację. Połóżmy, wylejmy sobie, na początek troszeczkę więcej dajmy, mamy świeżego sueda. Tak jak mówiłem, sam sued jest najwygodniejszy. Mimo że jest to srebrna felga, to będziecie widzieli, że nakładacie sobie tą powłokę. To nie jest tak, że tego w ogóle nie widać, chociaż no, musi być oczywiście odpowiednie światło. Widzicie, to co mówiłem, gdzieś tutaj w rantach. Tu musimy sobie dojechać. No musicie jakoś sensownie podzielić sobie tę felgę, żebyście to wy się z tym dobrze czuli. W sensie, żebyście wyczuli, gdzie położyliście i gdzie macie docierać. Świeża mikrofibra i docieramy. Przy czarnych felgach oczywiście warto sobie gdzieś wykorzystać latarkę LED-ową. Punktowe światło mam tu na myśli, żeby sprawdzić, czy na pewno nie zostały żadne smugi. Natomiast przy srebrnej felze generalnie to co zobaczycie tutaj w tych świetlówkach, tak, to raczej powinno wam wystarczyć. Jeżeli macie dużo tych ramion, jest naprawdę problem, ale, albo wiecie, że się rozkojarzacie, to możecie ewentualnie sobie dotąd nałożyliście pyk, jakiś plasterek taśmy po prostu. I nie będzie problemu, tak? I będziecie wiedzieli, że dotąd sobie nałożyliście. Powierzchnia po dotarciu rima jest troszeczkę tępawa, szczególnie w porównaniu do powierzchni tutaj otłuszczonej przez prepa, więc też możecie w razie czego sobie... O, tu już kładłem, a tu i tu jeszcze nie. Więc to też może być jakimś waszym pomocnikiem, wyznacznikiem. Warto korzystać z dwóch mikrofibr. No, tym bardziej, jeżeli będziecie robili, a zazwyczaj robimy cały komplet. Ja tutaj mam jedną tylko tą felgę, sam front, więc wziąłem jedną i po prostu zmieniam sobie te strony. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest mieć pierwszą do wstępnego do starcia i drugą do finalnego dotarcia. Stojaczek Spoki jest naprawdę bomba, bo no, mamy pełną kontrolę, możemy sobie przesuwać tą felgę, tu mam światło, naprawdę to jest super rozwiązanie. No i został mi tylko front. Ja zawsze tak robię, że najpierw właśnie lecę ramiona, wszystko dookoła, a ten front zostawiam sobie. Mimo że gdzieś tam na niego wjeżdżam, to i tak finalnie jeszcze przelatuję tutaj go. Żeby mieć pewność, że byłem wszędzie. O, położymy tutaj, pamiętajcie. Tutaj co prawda jest ten lakier wyciachany na maksa od kluczy, ale oczywiście jeżeli jest w dobrym stanie, to warto tam w całości sobie tam położyć tą powłokę. Mamy wszystko, moi drodzy. Mamy wszystko, powłoka położona. Zostawimy ją sobie teraz oczywiście na noc, optymalnie 24 godziny, także warto już teraz pomyśleć o przygotowaniu felg na lato. Ewentualnie jeżeli zdejmiecie felgi zimowe, to też
pomyślcie, żeby od razu je umyć, oczyścić i położyć powłokę. Tej powłoce się nic nie stanie, jeżeli te felgi będą sobie po prostu leżały. A im dłużej powłoka poleży, mam tu na myśli, nie wiem, te 7-14 dni, uwierzcie mi, że to jest jeszcze lepsze dla trwałości tej powłoki, jej działania później hydrofobowości i mniejszego przywierania brudu. Wtedy mamy jakby fula, dlatego nie zostawiajcie tego na ostatni moment. Przygotujcie się już teraz do tego lata. Ja pozostawiam tą felgę teraz na noc. Nie ma sensu, żebyśmy teraz na świeżo lali wodę, więc umówmy się tak, że wrzucę Wam jeszcze jakąś nagrywkę, żebyście zobaczyli też hydro świeżej powłoki, tak? Bo co innego u mnie już po całym sezonie zimowym, gdzie i tak nadal ta powłoka działa i ja jestem zadowolony, ale oczywiście, żeby było jeszcze coś więcej w filmie, to pokażemy Wam również hydrofobowość taką na świeżo. Więc teraz zostaje i tyle. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z powłoką Giona Rim, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Powinienem to powiedzieć na początku, zawsze mówię, że powiem na początku i zapominam. Natomiast oczywiście zapraszamy do naszego sklepu mxnowicki.pl, gdzie zawsze po każdym odcinku główni bohaterowie, nie mam tu na myśli oczywiście tej felgi, natomiast główni bohaterowie odcinka są dostępni w promocyjnej cenie w naszym sklepie. Dodatkowo zachęcamy do założenia konta w naszym sklepie i wtedy jednocześnie będziecie członkami naszego klubu Detailera, gdzie możecie zbierać MX Coiny, wymieniać je na rabaty, możecie też później obniżyć sobie na przykład wartość szkolenia u nas. No, jest kilka różnych opcji, ponadto co jakiś czas staramy się wysyłać jakieś gifty wybranym klubowiczom. Możecie też komentować, recenzować właściwie wszystkie produkty w naszym sklepie. Za to też otrzymujecie MX Coiny, a dodatkowo gdzieś tam będą Wam rosły też te stałe rabaty. Oprócz tego, że tymi MX Coinami możecie trochę zbić sobie właśnie tą wartość koszyka. Także warto z tego na pewno korzystać, tym bardziej zawsze po odcinku. No a tak jak mówiłem, sezon tuż, tuż, więc przygotowujcie swoje felgi, a jeżeli będziecie przygotowywać, to wrzucajcie na Face'a, na Instagram i nas oznaczajcie, a my na pewno chętnie będziemy to udostępniać. Jeżeli coś chcecie dodać jeszcze na temat powłoki RIM, będę bardzo wdzięczny, myślę, że wszyscy będą bardzo wdzięczni, bo tutaj tworzy się jakaś tam encyklopedia wiedzy detailingowej na naszej polskiej scenie. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne swoje ulubione powłoki do felg, to również wrzucajcie, dzielcie się tymi opiniami i również będziemy bardzo wdzięczni i ciekawi Waszych opinii. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, klikajcie łapki w górę. O to dawno nie prosiłem. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału i pamiętajcie, żeby w tym roku jak najbardziej zarażać pielęgnacją samochodów, swoich sąsiadów, znajomych, rodzinę, żeby jak najwięcej osób zaczęło po prostu dbać o swoje cztery kółka. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!